Na ciekawy pomysł propagowania czytelnictwa wśród najmłodszych wpadła Miejska Biblioteka Publiczna. W piątek w samo południe na rynku odbył się happening zachęcający dzieci do czytania. Pierwszym punktem happeningu było wybudowanie wielkiej wieży z książek. Każde dziecko przyniosło ze sobą swoją ulubioną, ukochaną książkę, którą czytało, która mu przypadła do gustu, która zapadła mu w pamięci. A oprócz tego budowaliśmy już wieżę z książek. Faktycznie nie wyszła zbyt wysoka. Myślałam, że będzie prościej, szczerze mówiąc. Następnie każdy uczestnik zabrał jedną swoją ulubioną książkę, a tych było mnóstwo. Lubię książki ogólnie takie, które dostarczają informacje jakieś naukowe i jeszcze przypadła mi do gustu Ania z Zielonego Wzgórza. Rozwijam wyobraźnię i ogólnie to lepsze niż komputer czasami. I można dużo się z nich dowiedzieć, jest frajda i no są fajne, po prostu. Dzieci czytają nie tylko stosunkowo nowe książki jak Harry Potter, ale też takie, na których wychowały się całe pokolenia, czyli Akademia Pana Kleksa czy Ania z Zielonego Wzgórza. Harry Potter, ponieważ najczęściej go czytam albo oglądam filmy. Akademię Pana Kleksa i Pustynię i Puszczy. Ja czytałem Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Ja czytam na razie Baśniowór i czytam jakieś książki o zwierzętach. Z jednej strony dzieciaki, które czytają dużo, naprawdę dużo, a z drugiej strony dzieciaki, które nie czytają w ogóle i nie zaglądają ani do biblioteki, ani w szkole nie czytają lektur, więc to są te dwa skrajne bieguny. Organizatorzy, czyli Miejska Biblioteka Publiczna, przygotowali kilka kącików, wśród nich m.in. detektywistyczny czy magiczny, gdzie dzieci musiały uporać się z zagadkami. Jestem przybrany, jak widać, za czarodzieja i przyniosłem też swoje książki i będziemy rozwiązywać różne łamigłówki. Mimo młodego wieku dzieci chętnie sięgają po książki. Te rozwijają wyobraźnię i uczą. A książka ubogaca. Książka jest jak najlepszy przyjaciel, który, jak już dzisiaj tu powiedziałam, do którego zawsze można wrócić, z którym zawsze można wspaniale spędzić czas, odstresować się, zrelaksować się, miło spędzić czas, nie tylko przed komputerem, nie tylko grając. Mamy nadzieję, że dzięki takim akcjom dzieci będą chętniej sięgać po książki, nie tylko lektury szkolne.